Siemka, siemka, witajcie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejszy vlog będzie nagrywany w sklepie. Trwają przygotowania do zlotu, który organizujemy w Lidzbarku w dniach 19-21 maja i w związku z tym mamy mega, mega dużo pracy. Dotarło do nas bardzo dużo rzeczy. Musimy to wszystko popakować i przygotować. Tutaj Ewelinka siedzi i nakleja. Wręczam sobie puchar. A wręcza... za najlepszego pracownika roku. A na to bym nawet i ja nie wpadł. A widzisz, to ci no. Podpowiadam. Pokaż naszym widzom, jak będą wyglądały puchary, które będą wręczane na Mistrzostwach Polski w poszukiwaniach plażowych. Może pokażę tego najmniejszego, bo mam Mamy trzy wielkości pucharków. Oczywiście pierwsze, drugie i trzecie miejsce. W taki sposób zobaczcie, jakie piękne. Znaczy pucharki, nie Ewelinka, bo ona sama z siebie się urodziła śliczna. Także w taki sposób, tak wyglądają oto pucharki. Podobają mi się. I wiecie, że kto będzie wręczał? Ewelinka i sponsorzy, tak? Puchary. Tak? No. No proszę. Się dopiero dowiedziała. Się dopiero Ewelinka dowiedziała. To muszę się ogarnąć. To znaczy do fryzjera iść? Tak, i do kosmetyczki. No wypada, wypada. Podczas całego wydarzenia, podczas zlotu, będzie można podejść do naszego firmowego stoiska i darmowo odebrać sobie gadżety związane z naszą marką. Jesteśmy na etapie robienia pudełeczek, moneciarek odkrywcy. Można też sobie za darmo u nas na stoisku odebrać pudełko z logo rodzinki detektorystów i z logo odkrywcy historii. Także dorobimy, cały karton będziemy mieli. No i też oczywiście smyczki i inne rzeczy, które no obecnie docierają do nas. Jutro zmasowany atak będzie u nas kurierów, bo będziemy odbierać wszystkie zamówione gadżety i oczekujemy też dostaw od naszych sponsorów, którzy mają przysłać nam gadżety i mamy stworzyć właśnie dla wszystkich uczestników taki zbiorczy pakiet. Pakiet startowy my to nazywamy, pakiet sponsorski. A będą to gadżety od firmy Nocta. Dystrybutorem w Polsce wykrywaczy Nocta jest Green Camo z Lublina. Czekamy też na płyny Conservo. Poszukiwacz EU sklep jest producentem tego płynu. No i też czekamy na sita od firmy Swagger, sita plażowe. Sita dla mężczyzn będą w takim standardowym kolorze, a dla kobiet będą różowe. Ja też takie mam gdzieś tu. Zobaczcie, takie piękne mam, moje już używane. Lila róż. Tak. Lila róż. Mogłabym polemizować nad tym, czy to jest róż. Nie? Nie wiem, nie znam się na kolorach. Znam tylko biały i czarny. Weź. I czerwony. Sponsorem głównym nagród podczas naszego zlotu jest firma Nocta. To jest firma, która produkuje wykrywacze metali i w związku z tym przekazała nam wykrywacze metali i akcesoria na nasze konkursy i trzecie Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych. Pokażę Wam, co dotarło i co będzie można, czy jaki wykrywacz wygrać. Zacznę może od tego, że podczas trzecich Mistrzostw Polski w poszukiwaniach plażowych stworzymy też kącik dla dzieci. Zapraszamy wszystkie dzieci. Jest możliwość, żeby Wasze dzieci uczestniczyły w zawodach. A główną nagrodą w takich zawodach dla dziecka będzie taki wykrywacz metali. Natomiast podczas trzecich Mistrzostw Polski w poszukiwaniach plażowych będzie można znaleźć szczęśliwy żeton, który będzie dawał tej osobie taką oto wygraną Nocta The Legend WHP. Także wykrywacz, który kosztuje blisko 3000 zł, może sobie po prostu znaleźć każdy, bo to zależy od tego, od własnego zaangażowania, bo ten żeton gdzieś będzie ukryty na plaży, na piasku, gdzie będą się odbywały zawody i przy okazji, jak ktoś znajdzie, to dostanie taki wykrywacz od firmy Nocta.
Można zostać mistrzem polskim, bo można znaleźć dużo żetonów lub ten też żeton premiowany, który daje możliwość otrzymania takiego wykrywacza metali. W sobotę odbędą się poszukiwania. Nie mogę jeszcze zdradzić tajemnicy, na jakich zasadach będzie można otrzymać ten wykrywacz, ale Nocta Simplex będzie wręczany w sobotę jednemu z poszukiwaczy. Też dużo będzie zależało od tego, od jego szczęścia i tak dalej. To wszystko powiemy na odprawie. Od konkursy mamy też Noctę Pulse Dive. To jest propointer taki, który można stosować na lądzie, także do pracy w wodzie. Firma Nocta dała też na nasze konkursy, które będziemy organizować w sobotę lub na nagrody w niedzielę, digery. No i też mamy do dyspozycji, a to też jest dla Was, dla osób, które będą uczestniczyły, takie oto torby. Mało tego, na sekundę zniknę. Zobaczcie, w tej oto torbie będą pakiety startowe dla każdej osoby, która zapisze się na nasze zawody. Co w tej torbie będzie, dowiecie się w czwartek o godzinie 18:00. Na grupach rzucę informacje, pokażę Wam to. Mogę tylko Wam uchylić rąbka tajemnicy, że będą to na pewno gadżety od firmy Nocta. Ważne, dystrybutorem wykrywaczy i akcesoriów Nocta jest firma Grind Camo z Lublina. To ona ufundowała tyle oto nagród. W pakietach też będą gadżety od nas, jak również też od portalu sklepu Poszukiwacz.eu, który jest producentem płynu Conservo. A jeżeli będziecie chcieli, to też na stoisku producent sit Swager, który ufundował sita na poszukiwania, będzie miał też dla Was darmowe prezenty. Jutro dowiecie się, co z tego worka wyskoczy. Zacne podarunki dla zlotowiczów.